Po niespodziewanym raczej zwycięstwie nad CCC Polkowice w środę, dzień później w drugim meczu półfinału Tauron Basket Ligi Kobiet, Artego Bydgoszcz musiało przełknąć gorycz porażki. Pierwszą kwartę podopieczne Tomasza Herkta przegrały 10-23. W drugiej niewiele się zmieniło. Polkowiczankom wychodziło prawie wszystko. Koszykarki z Bydgoszczy, jakby zmęczone, nie nadążały za rywalkami i częściej myliły się pod koszem. Skuteczność rzutów CCC w pierwszej połowie wynosiła 63%. Artego nieco ponad 27%. Do przerwy Polkowice prowadziły 44-22. Trzecią kwartę bydgoszczanki wygrały 15-9, ale jak się okazało, był to tylko chwilowy zryw. W ostatniej 16-7 dla CCC i zwycięstwo w całym spotkaniu 71-44. Mimo porażki w drugim meczu, koszykarkom Artego należą się słowa uznania za środowy sukces. Stan rywalizacji do 3 zwycięstw 1-1. Kolejny raz zespoły spotkają się 6 i 7 kwietnia w Bydgoszczy. Tymczasem w Krakowie Wisła po raz drugi pokonała Energę Toruń, tym razem 81-46. Uniwak Toruń pokonał w treningowym meczu Stal Gorzów 53-37. W drużynie Aniołów zabrakło Dersy Warda i Chrisa Holdera, którzy przygotowują się do pierwszego turnieju Grand Prix. Najwięcej, 11 punktów dla Torunian, zdobył Adrian Miedziński. Nieźle zaprezentowali się również młodzi zawodnicy. Są gorsze i lepsze występy, ale już wiemy, na czym stoimy, już wszystko jest dograne. Paweł Przedpełski w 4 startach zdobył 6 punktów. Debiutujący w tym sezonie w drużynie Oskar Pfeiffer 8, a Wiktor Kułakow 9. Jeszcze trzeba trochę jazdy tym młodym chłopakom, bo nie da się ukryć, że tam tu błąd na jednym wirażu, na drugim kosztował go utratę pozycji. Z kolei w Bydgoszczy pierwszoligowa Polonia wygrała trening punktowany z Wybrzeżem Gdańsk 54-36. Już po raz trzeci Bydgoszcz stanie na starcie niezwykle atrakcyjnej imprezy. 27 kwietnia ulicami miasta pobiegną sportowcy amatorzy w różnym wieku i różnych profesji. Głównym celem biegu jest promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców kraju. Startujemy tak jak w ubiegłym roku z ulicy Dwernickiego, biegniemy ulicą Sułkowskiego, przebiegamy do ulicy Wyszyńskiego, Powstańców Wielkopolskich, Rondo Weissenhofa, skręcamy w lewo do Bazyliki i tą samą trasą wracamy na metę, gdzie meta jak zwykle na najpiękniejszym stadionie Zawiszy. Zainteresowanie biegiem jest ogromne. Zgłosiło się już blisko 1000 uczestników. Chętni powinni się pośpieszyć. Do poniedziałku wpisowe będzie niższe. Im bliżej imprezy, tym więcej trzeba będzie zapłacić. W pakiecie, który otrzyma każdy biegacz, znajdą się m.in. koszulka, numer startowy, chip i niespodzianka. Wiele osób będzie mile zaskoczone niespodziankami, które przygotowaliśmy dla osób, które przybędą wspólnie, dopingując osoby, które wezmą w naszym biegu udział. Organizatorem biegu jest miasto Bydgoszcz i Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki. Imprezę wspiera też Telewizja Bydgoszcz.